bracia i siostry, idąc do ambony, przywitałem się z ojcem Melchiorem i to jest tak, jakbym się przywitał z wami wszystkimi. Gdybym się witał z wami wszystkimi, to by to musiałem odprać tak długo, żebyście się spóźnili na pielgrzymkę, a przywitanie ojca Melchiora, który jest seniorem tej pielgrzymki i znakiem, symbolem pielgrzymowania do Częstochowy, jakby zastępuje pozdrowienie i powitanie was wszystkich, których pozdrawiam serdecznie na początku waszego pielgrzymowania. Jest coś takiego w życiu wielu ludzi, wielu katolików w Polsce i Bogu dzięki, że tak jest. I szanujmy to i pielęgnujmy to, ale równocześnie pogłębiajmy to, jak duchowość pielgrzymów. I chciałoby się powiedzieć, nie ma w tym nic nadzwyczajnego, dlatego że życie ludzkie jest jedną wielką pielgrzymką do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Są takie momenty, kiedy o tym zapominamy w rozgardiaszu naszego życia. Zapominamy, bo jesteśmy przemęczeni, zapominamy, bo jesteśmy zajęci, bo mamy inne sprawy i wydaje nam się tak, jakbyśmy na tym świecie mieli żyć zawsze. Przychodzą takie chwile, i myślę, że każdy z nas gdzieś tam w życiu to doświadczył, kiedy człowiek staje wobec sytuacji granicznych i w tobie sobie uświadamia, że jego życie nie jest wieczne na ziemi, że jego życie jest pielgrzymką. I takim momentem niewątpliwie jest te 8 czy 9 dni, kiedy jakby wychodzicie z swoich codziennych zajęć po to, by iść w wielkim pielgrzymowaniu i stawiać sobie te pytania, na które czasem w codziennym życiu nie ma czasu. Czasem nie ma ochoty, powiedzmy to szczerze, żeby sobie postawić takie pytania podstawowe, najważniejsze w życiu, które mówią o tym, po co żyję, po co jestem, po co mnie Pan Bóg stworzył. Jakie to ma i jakie powinno mieć konsekwencje w naszym codziennym życiu. Kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, uroczystość przemienienia Pańskiego, to wszyscy doskonale wiemy, że to, co się stało na górze Tabor, kiedy Pan Jezus wziął ze sobą trzech apostołów, chciałby się po ludzku powiedzieć najważniejszych spośród 12 apostołów, że to także wydarzyło się podczas ostatniego pielgrzymowania Pana Jezusa do Jerozolimy. To była ta ostatnia pielgrzymka Jezusowa, której celem w Jerozolimie, i on o tym bardzo dobrze wiedział, celem w Jerozolimie był krzyż. Jego śmierć na krzyżu za nasze zbawienie, za zbawienie człowieka. I wiedział także Pan Jezus, że nie tylko dla Niego i modlitwa w Ogrodzcu i krzyż będzie trudny, ale wiedział doskonale, że będzie trudny dla apostołów, którzy szli za nim przez 3 lata, czasem trochę z zewnętrznych motywów, dlatego że czynił cuda, że był wielki, że tłumy chodziły za nim, że liczyli na królestwo, ale rozumiane jako królestwo ziemskie. I dlatego w środku tego pielgrzymowania ostatniego do Jerozolimy jest postawiona góra Tabor, na którą bierze apostołów. I tam wobec nich nie przemienia apostołów, tylko przemienia siebie. Jezus ukazuje się jako zmartwychwstały Pan. Po to, żeby ich umocnić w drodze i w tej ostatniej pielgrzymce, w staniu i byciu pod krzyżem, w tym wszystkim, co się miało wydarzyć w Jerozolimie w święta Paschy. Przemienia się i to jest dla nich wielka łaska. Oczywiście bardzo dobrze wiemy,
jak oni tę łaskę przyjęli. Jeden z tej trójki, święty Jan, był pod krzyżem i wytrwał do końca. Święty Piotr miał trudności i kłopoty, bo zamiast na łaskę Boga w przemienieniu i nie tylko, liczył na swoje siły i trzeba było wiele nawróceń, a nawet upadków, żeby do Jezusa wrócił i tak skończył, jak skończył. Został pierwszym z apostołów, co mu obiecał Pan Jezus pod Cezarą Filipową. Wiemy także, że podobnie owocna na końcu, dzięki łasce Boga, była droga świętego Jakuba, ale też go pod krzyżem nie było. To jest dla nas jakaś wielka przestroga, która mówi o tym, że nie naszymi siłami idziemy do naszego zbawienia i się zbawiamy, tylko Bóg nas zbawia. Pan Bóg daje łaskę przemienienia naszego życia, tak żebyśmy mogli oglądać Boga twarzą w twarz. I tak żebyśmy mogli powiedzieć: Panie, dobrze nam to być. To nie jest nasza zasługa, jest zasługą Bożej łaski. I o tym, wychodząc z pielgrzymką w dniu przemienienia Pańskiego, pamiętajmy. Bo można powiedzieć, że tak jak celem pielgrzymki tej ostatniej Pana Jezusa był krzyż, Jezus, zbawienie, tak celem waszego pielgrzymowania już po drodze, w poszczególnych dniach, ale także na Jasnej Górze, będzie ofiara krzyża. Będzie Eucharystia, którą będziecie sprawować dnia każdego, w której będziecie uczestniczyć, czyli Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. On będzie celem waszego pielgrzymowania. Trzeba, żeby nim był. I dlatego pamiętajcie o tym i dziś, i każdy dzień pielgrzymki. Ale pamiętajcie także wtedy, kiedy dojdziecie na Jasną Górę. Idziecie do Boga w Trójcy Świętej, jedynego, przez wstawiennictwo Maryi. Trzeba o tym pamiętać zawsze, a zwłaszcza trzeba o tym pamiętać w tym roku, kiedy nam ta pielgrzymka to przypomina, zarówno przez świętego Józefa, którego wspominacie, Józefa męża Maryi w tym pielgrzymowaniu, ale również przez te beatyfikacje dwie, do których się przygotowujemy i niedługo po waszym powrocie one nastąpią. Nie bez powodu nosicie w tym i nosiliście przez całe lata tej pielgrzymki wielki obraz kardynała Wyszyńskiego. Chciałoby się powiedzieć, nawet wręcz uparcie, żeby coś wymodlić i coś wynieść, nosząc ten obraz. I okazuje się, że dziś będziemy mieć beatyfikację prymasa tysiąclecia, więcej. Nawet będziemy mieć dwie beatyfikacje razem z nim. Tę, która była duchowością bardzo blisko niego, Matkę Różeczarską, z którą on się spotkał bardzo wcześnie, ponieważ ksiądz Kornimowicz, który był człowiekiem lasem i równocześnie profesorem KUL-u w Lublinie, spotkał go jako młodziutkiego księdza i odkrył mu talent. Poprowadził go po drogach jego przedwojennego życia i zaprowadził go do lasek, które założyła Matka Czarska. I tam jako przełożona generalna prowadziła te laski, przede wszystkim prowadząc wielkie dzieło niecharytatywne, niewidome. One nie pomagały niewidomym tylko dlatego, żeby mogli jako tako przeżyć, jeść, mieć co i funkcjonować. Ona wyciągała ludzi niewidomych, kształciła aż do studiów po to, żeby byli światu potrzebni, byli Bogu potrzebni, byli Polsce potrzebni. I tam ją spotkał, i tam się spotkały te dwie wielkie duchowości, nawzajem się ubogacające, i Pan sprawił, wierzę w to gorąco, że razem będą beatyfikowani. Ale czego nas uczy tak naprawdę kardynał Wyszyński w
tym aspekcie pielgrzymki i całej pobożności Maryjnej. Tak jak się niektórym może wydawać, że kładąc akcent w tegorocznej pielgrzymce na Józefa, w jakiś sposób oddalamy, czy bierzemy troszkę na pod Matkę Najświętszą. Nie. Jak to powiedział słusznie ojciec Krzysztof, chcemy w tym roku do Jezusa i przez Jezusa do Boga Ojca w Trójcy Świętej iść także przez wstawiennictwo świętego Józefa, także przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo księdza prymasa. On nieprzypadkowo w 1946 roku, kiedy został biskupem w Lublinie i biskup sobie wtedy obiera hasło biskupiej posługi, obrał słowa soli deo, tylko Bogu. A potem z biegiem lat, jak już został prymasem, biskupem Warszawy i Gniezna, z biegiem lat coraz częściej w przemówieniach, wystąpieniach dodawał per Mariam, soli deo per Mariam, czyli tylko Bogu przez Matkę Najświętszą. Czyli nam pokazywał, jaki jest kierunek pobożności i jaki jest cel pobożności. I jestem głęboko przekonany, że tegoroczne pielgrzymowanie wasze będzie właśnie takim dużym, głębokim przypomnieniem tej podstawowej prawdy o kulcie Matki Najświętszej. Sam prymas Wyszyński o tym przypominał, był mocno chrystocentryczny i mocno nastawiony na Pana Jezusa, a przez Pana Jezusa na Ojca Niebieskiego, ale także inny święty, Jan Paweł II, kiedy przyjechał do Częstochowy jeszcze w tym czasie, kiedy żył ksiądz prymas, dokonał, że tak powiem, wielkiego pogłębienia Mariologii Kościoła katolickiego, dla której kardynał Wyszyński uczynił tak wiele swoim nauczaniem i swoim przykładem, pogłębienie i ukierunkowania właśnie na Boga w Trójcy Świętej Jedynego, do którego nas odprowadza ta, która dała nam Jezusa w Jego ziemskim ciele, która stała się Jego Matką, jest Matką Kościoła, a więc jest naszą Matką, bo wszyscy przecież jesteśmy Kościołem. Moi kochani, podejmijmy ten trud duchowego przygotowania już podczas tej pielgrzymki, aż do naszego spotkania się w Częstochowie. Podejmijmy ten trud, tak każdy, który chce oczywiście, rekolekcji beatyfikacja 33, aby dobrze, głęboko przygotować się do tego, co nas czeka 12 września. Potrzeba Polsce w tym czasie, po konkretnym, takich, chciałoby się powiedzieć, ponadczasowych patronów nowych, jakim będzie kardynał Wyszyński i Matka Róża Szacka. O co przez ich wstawiennictwo możemy i powinniśmy prosić Boga w Trójcy Jedynego? Aby dał Polsce, mimo że nie zawsze tego chcemy, a często nie chcemy, aby dał Polsce i obdarzył Polskę darem jedności i zgody, której nam tak brakuje na każdym poziomie naszego życia, i narodowym, państwowym, i czasem sąsiedzkim, i rodzinnym nawet. Żeby obdarzył Polskę wszelakimi powołaniami, począwszy od tych najważniejszych, chciałoby się powiedzieć, i najliczniejszych powołań do świętego życia małżeńskiego, mówię to w tym szczególnym sanktuarium życia, jakim jest ten Kościół, ale także powołań zakonnych, których Kościołowi zawsze brakowało, dziś brakuje w sposób szczególny, także powołań kapłańskich w zakonach i diecezjach. Prośmy więc o to wszystko, co jest nam potrzebne jako wspólnocie Kościoła, a równocześnie dołączajmy wszyscy swoje indywidualne prośby i modlitwy w tym pielgrzymowaniu, na początku którego jest sprawowana ta najświętsza ofiara, ponieważ krzyż, Jezusowy krzyż, uobecniany w każdej mszy świętej,
jest celem tej pielgrzymki, zarówno fizycznej, która się dziś zaczyna do Częstochowy, jak i tej duchowej pielgrzymki i duchowego pielgrzymowania, które Wam będzie towarzyszyć przez najbliższe dni.